Osią symetrii wykresu pewnej funkcji kwadratowej jest prosta, równanie x równa się minus 3, a wartość największa tej funkcji jest równa 4. Który ze wzorów może opisać tę funkcję kwadratową? Spróbujmy na podstawie danych zrobić wstępny szkic tej funkcji kwadratowej. Zaznaczmy sobie układ współrzędnych, oś x, oś y. I wiemy tak, że osią symetrii jest prosta, równanie x równa się minus 3. Zaznaczamy minus 3 na osi x, tu jest minus 3 i tu jest nasza oś symetrii. Tu jest x równe minus 3, a wartość największa tej funkcji jest równa 4, czyli dla argumentu minus 3 osiągamy wartość największą równą powiedzmy 4. Skoro to jest wartość największa, to ramiona tej funkcji muszą pójść do dołu. Muszą pójść do dołu. No i teraz tak. Który ze wzorów może opisać tę funkcję kwadratową? Wracając jeszcze do wykresu tej funkcji. My wiemy, że wartość największa jest równa 4 i jest przyjmowana dla argumentu minus 3. Czyli tutaj mamy wierzchołek i ten wierzchołek ma współrzędne minus 3 oraz 4 i ramiona idące do dołu. Teraz skorzystajmy z postaci kanonicznej funkcji kwadratowej, czyli zapiszmy sobie wzór f od x równa się a x minus p do kwadratu plus q. Czyli wiemy, że a jest ujemne, bo ramiona idą do dołu, czyli tutaj musi być ujemna liczba. W grę wchodzą trzy odpowiedzi b, c i d z ujemnymi współczynnikami a. Natomiast nasze p i q to są właśnie współrzędne wierzchołka paraboli. Czyli u nas p to minus 3, q to 4. No to podstawmy sobie f od x. Wstawiam za a minus 2, bo tutaj wszędzie w odpowiedziach jest liczba minus 2. Jako ujemny współczynnik stojący przy x kwadrat. Teraz będziemy mieli x odjąć nasze p to minus 3. Zamykamy do kwadratu plus q, czyli plus 4. Czyli mamy f od x równa się minus 2x plus 3 do kwadratu plus 4. Poszukajmy takiej odpowiedzi. Minus 2x plus 3 do kwadratu plus 4 to jest odpowiedź C.